A dzisiaj w godzinie z samorządem Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i czekała taka niespodzianka troszkę na uczniów w miejscowości Lubcza. Oddano tam halę sportową. Jakie są szczegóły tej inwestycji? Tak, 2 lata temu pozyskaliśmy środki finansowe na dofinansowanie budowy hali sportowej w miejscowości Lubcza, ponieważ dzieci miały zajęcia wychowania fizycznego na korytarzach, chociaż mamy jedną halę sportową, niedużą, ale mamy. I wybudowaliśmy nową halę sportową, oddaliśmy do użytku, duża, piękna hala sportowa, wygłuszona, także dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe, że wszystkie zajęcia będą odbywać się teraz na hali sportowej. Jaki był koszt tej inwestycji i czy było dofinansowanie? Cała inwestycja 3 miliony złotych, dofinansowanie 1 500 000 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To nie jest taka jedyna inwestycja, która się szykuje, jeżeli chodzi o szkoły. Prawie 3 miliony złotych dofinansowania otrzymała szkoła w Bistuszowej. Też hala sportowa powstanie. Co to będzie za miejsce? To jest szkoła w Bistuszowej, która skupia dwie miejscowości, miejscowość Uniszową i miejscowość Bistuszową. Tam jest szkoła, która się bardzo dobrze rozwija, szkoła społeczna, oczywiście zarządzana przez burmistrza Ryglic. I dostaliśmy dofinansowanie też z Ministerstwa Sportu w ubiegłym miesiącu. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że ta szkoła jednak znalazła się na liście rankingowej, bo staraliśmy się od ubiegłego roku już o to dofinansowanie i dostaliśmy dofinansowanie 2 770 000, a całość inwestycji 3 miliony 900, czyli dołożymy 1 000 000 zł i będziemy mieli nową halę sportową, ponieważ dzieci w Bistuszowej i Uniszowej w ogóle nie miały hali sportowej do tej pory i całość zajęć odbywała się też na korytarzach. Oczywiście zajęcia jakby w większych grupach, gdzie zespoły trzeba byłoby, żeby występowały, tak, to naprzeciw siebie, tak, w zawodach, w rywalizacji, to udostępnialiśmy halę sportową w Ryglicach i dowoziliśmy dzieci do Ryglic. Jaka będzie ta nowa hala? Jaka będzie jej wielkość? Wielkość będzie podobna jak w Lubczy, czyli hala, gdzie będzie można wszystkie zajęcia wykonywać, będzie można rozgrywki również między drużynowe, siatkówka, koszykówka, piłka halowa, także no, wielofunkcyjna hala sportowa. Czy po tych wakacjach szkoła czekała jakieś zmiany, jeżeli chodzi o infrastrukturę w innych szkołach, oprócz tych, o których mówiliśmy? Tak, przede wszystkim w Woli Lubeckiej Stowarzyszenie Wolanie złożyło wniosek wspólnie z samorządem gminnym i tam będziemy wykonywali teraz dla dzieci, dla najmłodszych, bo o nich chcemy w szczególny sposób zadbać, plac zabaw profesjonalny. Również w innych szkołach robiliśmy remonty, w Zalasowie robiliśmy remont kapitalny stołówki, bo no, stołówka była naprawdę w bardzo złym stanie technicznym, czyli wyremontowaliśmy całą stołówkę i zakupiliśmy nowy sprzęt. Również remonty prowadziliśmy w szkole w Ryglicach i nowe kabiny ubikacji dla dzieci w Kowalowej. Także tych inwestycji robiliśmy naprawdę bardzo dużo. Jak funkcjonuje oświata na terenie gminy? Myślę, że oświata funkcjonuje bardzo dobrze. Oczywiście problemy mamy jak wszyscy z finansami, ponieważ tych finansów ta oświata zjada bardzo dużo, są to środki bieżące. I ciężko jest bilansować środki bieżące z inwestycyjnymi, żebyśmy mogli te pieniądze wydawać również na drogi, na pomoc mieszkańcom, nie tylko na szkołę, nie tylko na pomoc społeczną, bo pomoc społeczna i szkolnictwo zżera nam praktycznie 50% środków. No właśnie, jaki jest koszt samej oświaty? Bardzo duży, to jest blisko 18 milionów złotych. Gmina stawia także na projekty takie sportowo-rekreacyjne. Powstał m.in. nowy plac zabaw w Ryglicach. Czy takich mniejszych inwestycji na tym terenie jest więcej? Tak, plac zabaw w Ryglicach. Mówiłem, plac zabaw przy szkole podstawowej w Woli Lubeckiej. Powstał grill i fajna altanka w Kowalowej w pięknym parku w szkole podstawowej. W tej chwili będziemy realizowali na boisku sportowym w Joninach siłownię zewnętrzną. Wykonaliśmy na górze kokocz, piękne ławki z drzewa dla mieszkańców, dla turystów, którzy przyjeżdżają. Próbujemy górę kokocz zagospodarować, tak? Mieszkańcy się włączyli czynem społecznym, także chcę im serdecznie za to podziękować. W szczególności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, panu Tadeuszowi Augustynowi, który, że tak powiem, udostępnił własny tartak i mogliśmy to w czynie społecznym wykonać. Także wiele, wiele zadań, że tak powiem, drobnych realizowaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. 15 tysięcy euro dotacji gmina otrzymała na bezpłatne punkty dostępu w internecie, do internetu. W jakich miejscach będzie można z nich korzystać?
Punkty będą dostępne w każdej miejscowości, w każdym centrum miejscowości po to, żeby turyści, jak również nasi mieszkańcy mogli połączyć się z centrów miejscowości z internetem. Jest to program Unii Europejskiej, dostaliśmy te środki i w tej chwili jesteśmy na etapie realizacji. Ale drugi program, który realizujemy, internet do każdej szkoły, to jest program, który już praktycznie w szkołach są internety zamontowane i również przez 10 lat ten internet bezpłatnie będzie dostarczany do wszystkich szkół. Będzie rewitalizacja wsi Lubszcza. Co obejmie ta rewitalizacja? Tak, około 5 milionów złotych jest zainwestowane środków w rewitalizację Lubczy, dofinansowanie około 1,5 miliona złotych ze środków zewnętrznych i tam odbudowujemy starą ochronkę, tak ten budynek się nazywał kiedyś, ochronkę wsi Lubcza, gdzie była szkoła podstawowa, gdzie była spółdzielnia Samopomoc Chłopska i w tej chwili ten budynek został rozburzony i pod nadzorem konserwatora zabytków ten budynek będzie odbudowywany, jest już odbudowywany, bo już fundamenty dziś rozpoczęły się prace fundamentowe. Kładka będzie na rzece Wolance i po drugiej stronie rzeki będzie takie miejsce na wypoczynek, miejsce targowe i tą inwestycję planujemy zakończyć w przyszłym roku do końca roku. Ważną kwestią, jeżeli chodzi o rozwój gminy, są drogi. Jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane? Wie pani co, nie chcę się cały czas chwalić, ale od zeszłego roku wykonaliśmy 9 nakładek drogowych i wczoraj dostaliśmy od pana Morawieckiego na dwie drogi kolejne środki. Pani skarbnik mówi tak, że nie wie, czy damy radę sfinansować, ale będziemy kolejne drogi asfaltować. Przypomnę, że tych dróg trochę już zrobiliśmy, wyasfaltowaliśmy i teraz będzie droga na ulicy Mickiewicza w Ryglicach i droga za cmentarzem w Lubczy i to są te środki pana Morawieckiego, które przeznaczył na drogi lokalne. Także cieszymy się i dofinansowanie jest 80%, czyli te drogi będziemy realizować w miesiącu październiku kolejne dwie. Przejdźmy teraz do kwestii sfery wodno-kanalizacyjnej w gminie. Jak wygląda? Proszę panią, bardzo duże środki inwestujemy w tej chwili w kanalizację i wodę. Rozpoczęliśmy na zasadzie zaprojektuj, wybuduj. Przetarg został już rozstrzygnięty i inwestycje są rozpoczęte w miejscowości Lubcze i Wola Lubecka. Tam w ciągu 3 lat mamy zakończyć i podłączyć do kanalizacji i do wody około 450 gospodarstw domowych. To jest bardzo dużo i ta inwestycja jest w wysokości 22 milionów złotych, około 22 miliony złotych, z czego 13 milionów mamy środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i cieszymy się, ponieważ stan rzek, stan rowów jest w katastrofalnym stanie. No ja rozumiem mieszkańców, że wywożą te ścieki, oczywiście wywożą, przedstawiają dokumenty, że wywożą, ale to się nie da tak utrafić, że zbiornik jest pełny i jutro wywieziemy, bo też są kolejki, trzeba czekać na ciągnik z beczkowozem, żeby dojechał. I mamy zanieczyszczone rowy, zanieczyszczone rzeki i zależy mi bardzo na tym, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców podłączyć pod kanalizację i pod wodę, stąd taka duża inwestycja. Natomiast mieszkańcy, którzy są rozrzuceni po pagórkach, tam stosujemy oczyszczalnie ekologiczne i próbujemy w ten sposób ten problem rozwiązać. Wiem, że na terenie gminy jest wiele projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jakie są to projekty i czy mieszkańcy chętnie z nich korzystają? Tak, wymieniliśmy około 200 pieców tak zwanych kopciuchów na piece za testem, piece porządne, które nie będą zanieczyszczać środowiska. W tej chwili jesteśmy w takim programie Pierścienia Tarnowa, gdzie kilka gmin złożyło wnioski o dofinansowanie do 60%, czyli 60% będziemy dofinansowywać do budowy odnawialnych źródeł energii, to mówię o fotowoltaice, jak również o solarach na wodę i takich instalacji będzie założonych około 400 w najbliższym czasie w gminie Ryglice. Mówiliśmy o wielu dofinansowaniach, o jakie jeszcze stara się gmina? Państwo, gmina Ryglice stara się o każde środki zewnętrzne, które uda się nam pozyskać i do których gmina nie musi dokładać, tak? Nie jest zobowiązana dokładać swoich środków. I udało nam się skorzystać z projektu dla kół gospodyń wiejskich, oprócz tego, że powstało 6 kół gospodyń wiejskich w gminie Ryglice. Koła otrzymały po 4000 zł dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To myśmy wystąpili w takim projekcie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie i każde z kół z naszego terenu otrzymało w tej chwili na etapie rozliczania i realizacji tych grantów jest koło, tak? I stowarzyszenia otrzymały po około 17 tysięcy złotych. Te pieniądze wydadzą na zakup
zakup sprzętu niezbędnego, zakup jakichś tam samowarów, garnków, maszynek do gotowania, tak? Jak również będą prowadziły degustacje na różnego rodzaju imprezach i stoiskach. Również straże pożarne w ubiegłym roku i w tym roku dostały dofinansowanie z tej samej instytucji po około 20 tysięcy złotych. Jak również wygraliśmy, chcę się pochwalić tutaj, miejscowość Zioniny została wyróżniona w konkursie najpiękniejsza miejscowość Małopolski, otrzymała kwotę 20 tysięcy na wydania środki bieżące w miejscowości, tak? Na zadania bieżące, jakie mieszkańcy widzą, jakie potrzeby mają. Zalasowa otrzymała 40 tysięcy złotych w rywalizacji o innowacyjną miejscowość, też te środki przeznaczy na rozwój miejscowości. Przypomnę, że nigdy gmina Rylice w tym nie startowała w tych konkursach. Ja podjąłem decyzję, że startujemy i przygotowujemy miejscowości. I z dużym zaskoczeniem spotkaliśmy się na wyborze Sołtysa Małopolski 2019 roku w Zakliczynie. Konkurs się rozstrzygnął. I o dziwo wygrał sołtys z miejscowości Uniszowa, sołtys pan Andrzej Król, który otrzymał czek 40 tysięcy złotych też na zainwestowanie w swoją miejscowość. Także staramy się wchodzić w takie projekty, miękkie projekty, żebyśmy mogli jak największe środki pozyskać na rozwój właśnie społeczności lokalnej, na różnego rodzaju... wygraliśmy teraz grant z Niepodległej, który zaczęliśmy realizować już. Grant, który polega na tym, że w każdej szkole robimy pogadankę z historykiem na temat dążenia Polski do niepodległości. Jest wystawa historyczna, nieduża, ale malutka wystawa historyczna. Jest również degustacja potraw, które były serwowane pod polskimi szczechami z tego okresu i panie będą występować też w strojach ludowych z tego okresu. I zwieńczeniem będzie 11 listopada, czyli wspólne świętowanie w kościele pod pomnikiem w Ryglicach i przejście na rynek, gdzie będziemy śpiewać pieśni patriotyczne i będziemy degustować najważniejszą, że tak powiem, potrawę polskiego wojska, czyli grochówkę wojskową, żeby przypomnieć sobie, jak smakowała, jak smakuje grochówka wojskowa i będziemy śpiewać pieśni patriotyczne. Na to otrzymaliśmy kwotę 20 tysięcy złotych. Także staramy się o bardzo, bardzo wiele grantów. W tej chwili złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki finansowe z budżetu obywatelskiego. Złożyliśmy na kwotę 150 tysięcy i właśnie teraz rozsyłamy maile do wszystkich naszych instytucji, tak, żeby głosowali, bo przygotowaliśmy projekt i przeszedł merytoryczną ocenę. Ale chcąc, żebyśmy po prostu te środki otrzymali, to jeszcze ponad 2000 mieszkańców musi zagłosować, że ten projekt chce, żeby był realizowany w gminie Rylice. Także zachęcam mieszkańców z gminy Rylice, żeby głosować od dziś do 30 września, jeżeli chcemy 150 tysięcy zainwestować w naszą gminę. Jak widać, tych projektów takich mniejszych, większych jest bardzo dużo, ale przejdźmy teraz do takiego projektu dużego, czyli powstania zbiornika w Joninach. Jakie są szczegóły tej inwestycji? Czy są już jakieś plany konkretne? Tak, no blisko 20 lat zbiornik w Joninach powstaje. Były projekty, przygotowane rozwiązania, różnego rodzaju opinie. Wydano ileś tam milionów złotych i na końcu okazało się, że ten projekt nie będzie realizowany. Ja podjąłem starania od samego początku w tej kadencji, jako nowy burmistrz gminy Rylice, żeby ten zbiornik wrócił z powrotem do zbiorników retencyjnych, do wielofunkcyjnych, bo ten zbiornik był ostatnio zapisany jako zbiornik suchy. Jest to ogromny błąd. Rząd w tej chwili Polski przy tej suszy, która ma miejsce w Polsce, jasno mówi i ja stoję na takim samym stanowisku. Zbiorniki wielofunkcyjne, czyli retencyjno-przeciwpowodziowe, mało tego, żeby ten zbiornik spełniał funkcję rekreacyjną dla mieszkańców, dla turystów, dla turystyki, bo w tym kierunku rozwijamy gminę, tak? I otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Gospodarki Śródlądowej od pana ministra Grubarczyka. Ja byłem na spotkaniu z panią wiceminister Moskwą, rozmawialiśmy na ten temat z panem przewodniczącym Rady, posłami w Warszawie, żeby wpisać zbiornik w Joninach jako zbiornik, który na listę 100 zbiorników, które ministerstwo będzie realizowało ze własnych środków, tak, na ten cel przeznaczone zostało 14 miliardów złotych i dostaliśmy informację, że ten zbiornik w Joninach będzie wpisany na listę 100 zbiorników i będzie wykonany do końca 2028 roku. Także trzeba jeszcze troszkę poczekać, ale jesteśmy wpisani, będzie to zadanie będzie realizowało, będzie realizacja przez Wody Polskie tego zadania i cieszymy się, ponieważ gmina Rylice jakby będzie stała z boku, całość zadania będzie zrealizowana przez polski rząd. Pewnie już jakieś koszty są obliczone, jakie są to mniej więcej? Szacujemy, że to będzie około 25-30 milionów złotych, ponieważ w piśmie, które otrzymaliśmy z ministerstwa,
dokonano ponownych wyliczeń i zaproponowano zwiększenie zbiornika, czyli przesunięcia tej tamy, która ma być, bo jest miejsce na to jeszcze o ileś metrów w stronę drogi powiatowej, obrazowo tak mówiąc. Czyli ten zbiornik będzie troszeczkę większy, tama będzie troszeczkę szersza i oczywiście, jeżeli się zmieścimy w 30 milionach, nie jest to duża kwota, bo tam są zbiorniki miliardowe, tak? Kwoty na 1,2 miliarda, pół miliarda na zbiornik nie jest duży, a zabezpieczy przed powodzią, utrzyma retencję i jeszcze będzie uatrakcyjniał nasz teren. Na tym temacie dzisiaj zakończymy. Paweł Augustyn, burmistrz Ryglis, był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.